Cześć wszystkim, dzisiaj troszeczkę inny film niż zwykle, film na temat córki Filipa Burkharda, piłkarza Filipa Burkharda, córka, która Latika tak naprawdę znajdowała się w ciężkim stanie. To też pokazuje, że często nie piłkarze walczą na boisku, ale najważniejsza walka toczy się poza boiskiem. Jest to walka o życie dziecka, o życie córki. Dramatyczna historia. Dzisiaj Filip Burkhard, który prosi o modlitwę w sprawie właśnie córki, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dramatyczne tak naprawdę zdarzenia w życiu Filipa Burkharda. No, tutaj piłkarza, który występował w ekstraklasie, w różnego rodzaju klubach występował. No, dramatyczne tutaj właśnie przeżycia związane z tutaj córką Filipa Burkharda. No, dokładnie chodzi o jego córkę, która miała problemy zdrowotne, tak, trafiła do szpitala, zdiagnozowano u niej guza mózgu, zupełnie przypadkowo bolało to dziecko, głowa wymiotowała rano o 5 godzinie, natomiast żona Filipa, więc Magda, nie zbagatelizowała tych objawów i rzeczywiście prosiła o dalszą diagnostykę tutaj dla tej córki, tak, dla tego dziecka. To też jest taka przestroga, tak, że dla innych tutaj rodziców, którzy mają dzieci, żeby cały czas walczyć o zdrowie dzieci, żeby nie ustawać. No i tak, jeśli chodzi właśnie o ból u tego dziecka, to dziecko obudziło się z bólem głowy, wymiotowało, później matka poszła do przychodni. Oczywiście w przychodni tutaj podano lekarstwa przeciwbólowe, no i na tym sprawa się zakończyła. Jednak tutaj Magda była nieustępliwa, no i doprowadziła, że otrzymała skierowanie na tomografię głowy, tak, na tomografię głowy. No i wyobraźcie sobie, że rzeczywiście przeprowadzono tą tomografię głowy i wykazano guza mózgu wielkości od 3,5 do 4,5 cm u tak małego dziecka. No, rzecz absolutnie nieprawdopodobna, tak. Można powiedzieć, że tutaj ta matka uratowała życie, tak, no bo w porę tak naprawdę zorientowała się. No i teraz mało tego, dalsze są po prostu szokujące koleje losu, tak, bardzo nerwowe. No, historia praktycznie jak z filmu sensacyjnego, a mianowicie tutaj to dziecko po prostu trafiło do szpitala w Gdyni, natomiast później trafiło do szpitala w Szczecinie, zostało przewiezione do szpitala w Szczecinie, przyjechało, tak, razem tutaj z matką. Natomiast okazało się, że w Szczecinie tak naprawdę jedno z urządzeń było zepsute i to dziecko zostało przetransportowane do Katowic. I wyobraźcie sobie, że ta operacja, usunięcie tego guza została przeprowadzona dopiero 5 dni po tym, jak zostało to dziecko przetransportowane do Katowic, zostało ten guz usunięty. Na szczęście okazało się, że po tym, jak ten guz został usunięty, że tej dziewczynce nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Wiadomo, to są bardzo niebezpieczne tak naprawdę operacje wszelkie na mózgu, tak? Mogła być przecież tutaj, mógł zostać uszkodzony jakiś nerw, no ale tak nie było. Ta dziewczynka normalnie kontaktuje, obudziła się, rzecz tutaj, jak opisują tutaj rodzice, tak? No to była rzecz tak naprawdę straszna, ponieważ ta dziewczynka praktycznie miała przeciętą głowę na pół. No i ten guz mózgu był usunięty. Teraz tak, Filip Burkhard mówi w ten sposób: przed nami kilkanaście dni niepewności, jeżeli okaże się, że guz był łagodny, Latika za kilka tygodni będzie normalnie funkcjonować. No bo to też tutaj ten guz został wycięty i podany do badaniom histopatologicznym, czy jest to nowotwór łagodny, czy też złośliwy, bo tutaj tą dziewczynkę prawdopodobnie będzie czekać chemioterapia i też tutaj radioterapia. No, rzecz niebywała tak naprawdę, tak? Zwłaszcza, że warto przypomnieć, że Filip Burkhard pochodzi z rodziny sportowej. Jego matka była sportowcem, ojciec, jego brat także był sportowcem, miał też przecież chyba występy w reprezentacji Polski, był w tych świetnych czasach Amiki Wronki. Natomiast tak jak powiedziałem, najważniejsza tutaj batalia, walka o życie toczy się poza boiskiem, tak, jest to walka właśnie o życie tego dziecka. No i w tych ciężkich chwilach
To też jest jakby piękne ze strony Filipa Burkharda, że nie prosi żadną pomoc finansową, tylko prosi o modlitwę. Dlatego też taki dałem tytuł właśnie tego filmu, że tutaj Filip Burkhard prosi o pomoc w sensie tutaj duchowym, tak, o modlitwę. Sam powiedział, że był zszokowany, jak ludzie zaczęli przesyłać tutaj zdjęcia, tak, czy po prostu wysyłali zdjęcia, jak się modlą właśnie o zdrowie tej dziewczynki Latiki, tak, ta dziewczynka ma Latika na imię, był zszokowany tym, że zupełnie obcy ludzie przypadkowi modlą się o zdrowie tej dziewczynki. No szokująca tak naprawdę historia, dzisiaj ją przedstawiam troszeczkę, żeby na odskocznie do tych codziennych informacji sportowych, do tej codziennej rywalizacji na boisku, też dużego ego, tak, wielu piłkarzy, no nie mówię o Filipie akurat konkretnie, tylko o tej największej piłce, tak? Natomiast rzeczywiście, że jak tutaj koleje losu potrafią tak naprawdę człowieka sprowadzić na ziemię, tak? Gdzieś ci piłkarze uważani są za bogów, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Robert Lewandowski, a tak proste rzeczy tak naprawdę powodują, że są tacy sami jak my. I teraz tak, jeśli... Tutaj jeszcze Filip Burkhard mówi w ten sposób: na razie córka czuje się dobrze, jest silna i dobrze znosi czas pooperacyjny, odzyskała apetyt, podniosła się z łóżka, jest z nią normalny kontakt, mówi. Miała rozcięte pół głowy, gdy zobaczyłem jej ranę na głowie, to aż mnie zmroziło. Na szczęście nie krwawi, jest ładnie zaszyta. Tak powiedział tutaj Filip Burkhard. No, też ktoś zapyta, po co na przykład robię taki filmik. Robię ten filmik, ponieważ właśnie tutaj jest to też, media jakby informują o tej sprawie, ponieważ jest to forma podziękowania dla tych osób właśnie, które wsparły tutaj Filipa Burkharda modlitwą, dobrym słowem, tak, w tych ciężkich dla niego, w tych ciężkich dla niego momentów. Tutaj jeszcze Filip Burkhard mówi w ten sposób: jest pod kroplówką, przyjmuje sterydy, co 2-3 dni pod pani pielęgniarka będzie zmieniać opatrunek, lekarze powoli wycofują też leki przeciwbólowe, doktor mówi, że nie ma niepokojących objawów, że wszystko dobrze rokuje, zabieg był po to, żeby uratować dziecku życie, teraz pytanie, czy guz będzie nawracał, czy pojawią się przerzuty. Tak tu właśnie mówi i mówi w ten sposób: chwała Magdzie, że zareagowała błyskawicznie, to też przestroga dla innych rodziców, że takiej sytuacji nie można bagatelizować. Za kilka tygodni nasza córka mogła się już nie obudzić, a żyje. Jesteśmy wdzięczni za wiadomości, pomoc i chęć pomocy od setek osób. Byliśmy z żoną na wykończeniu, kompletnie załamani, zapłakani. Ludzie wysłali nam zdjęcia, jak modlą się za Latikę. Dziękujemy, pierwszą połowę wygraliśmy. Tak powiedział właśnie Filip Burkhard. No i teraz tutaj dla tych osób, które nie kojarzą, kim jest Filip Burkhard, no to występował w Amice Wronki, w Arka Gdynia, Wisła Płock, w sumie w Ekstraklasie rozegrał 91 meczów, natomiast więcej meczów ma w pierwszej lidze, ponad 140, natomiast od tego sezonu jest piłkarzem Bytowia Bytów, tak? Bytowia Bytów. Jego ojciec Jacek występował przez 5 lat w Ekstraklasie, w Olimpii Poznań, natomiast brat Marcin Burkhard występował w Legii Warszawa, a także w Amice Wronki, tak powiedziałem, w tej Amice, kiedy tutaj Amika miała największe czasy świetności jeszcze przed fuzją z Lechem. Natomiast Marcin Burkhard występował w Legii Warszawa, z którą zdobył Mistrzostwo Kraju 2000 w sezonie 2005-2006. No i też występował 10 razy, tak powiedziałem, w reprezentacji Polski Marcin Burkhard. Tak? Tak to właśnie wygląda. No straszna tak naprawdę historia, dramatyczna. Dramatyczne też są tutaj koleje losu, tak, że praktycznie w jednym, że musieli po prostu tułać się po tych szpitalach, z jednego szpitala do drugiego, tak, że tam był sprzęt zepsuty. Taka walka tak naprawdę o zdrowie tej dziewczynki, tak, biednej, niewinnej dziewczynki, która, no gdyby nie tutaj pomoc matki, tak, takie zaangażowanie większe, no to pewnie po prostu mogło to by się skończyć nieszczęśliwie, no bo jakby matka tu naciskała, żeby przeprowadzić właśnie tą tomografię, ta tomografia wykazała, tak, no bardzo duży tak naprawdę guz, tak, 3,5 do 4,5 cm, to jest bardzo duży guz. Tutaj jeszcze piłkarz mówi w ten sposób, tak zacytuję jego wypowiedź: w zeszły wtorek, czyli 9 października o 5 rano córka obudziła się z bólem głowy, wymiotowała, udaliśmy się do przychodni, doktor niczego nie wykrył, poradził, żeby dla pewności udać się do szpitala. Dobra, no i teraz tak, pojechaliśmy do szpitala w Gdyni, żona nalegała, żeby zrobić tomografię, wymusiła te badania na lekarzach i przeczucie jej nie zawiodło.
Specjaliści wykryli nowotwór w wielkości 4,5 na 4,5 cm w czwartej komorze mózgu. Wypełnił ją całą, rozrastał się z dnia na dzień, zaczął atakować pień mózgu. I tak właśnie powiedział piłkarz. To wszystko na dzisiaj, także oczywiście apelujemy tutaj dalej o modlitwę dla tego dziecka, tak? O zdrowie, o życie dla tego dziecka. Tutaj na pewno modlitwa się przyda. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.